Telewizja w Polsce.pl, Dyta Hołdyńska. Witam serdecznie państwa i witam naszego gościa w naszym studiu. Jest Dobry Paweł wieczór. Błażewicz, zastępca dyrektora Biura Edukacji w Instytucie Pamięci Narodowej. Będziemy mówić o Instytucie Pamięci Narodowej w szerokim kontekście. Zresztą ma pan ze sobą wiele rekwizytów. To jest wszystko to, czym teraz zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej, jak rozumiem. To i dużo więcej. To i dużo więcej. Ja nie bez przyczyny o to pytam, bo już po pojawiają się w takich politycznych przepychankach głosy, aby w ogóle odebrać instytutowi pamięci narodowej dofinansowanie. To jest około 350 milionów złotych rocznie. No takie głosy o zabraniu dofinansowania, czy w ogóle o likwidacji instytutu pamięci narodowej zawsze się pojawiały, więc nie jest to jakaś nowość. I wydaje mi się, że te głosy no, pojawiają się w kontekście właśnie politycznym, wyborów, kolejnych wyborów i później cichną Wydaje mi się, że, że, kto wie dobrze czym zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej raczej nie zrealizuje tego postulatu bo widać też, y, Instytut powstał pod koniec XX wieku za, za czasów premiera premiera Buska. Później była, była władza różnych partii, między innymi także SLD i nikt nie rozwiązał Instytutu Pamięci Narodowej, więc myślę, że, 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 że dalsze losy będą takie, że, że Instytut będzie istniał i będzie służył narodowi polskiemu właśnie. Yy, przypominaniem o jego Dziękuję. historii. No właśnie, to skąd, jak pan sądzi, panie dyrektorze, teraz te głosy o tym, że to jednak być może komuś przeszkadza, że jednak musimy płacić jako Polacy na funkcjonowanie Instytutu Pamięci Narodowej. Zresztą w prasie pojawiają się też takie nieprzychylne sygnały mówiące o tym, że a to prezes gdzieś za dużo wylatał, a to było za dużo tych podróży służbowych, bezcelowych, zdaniem właśnie niektórych dziennikarzy, zdaniem polityków opozycyjnych. Skąd te głosy? No być może za mało się chwalimy czym się zajmujemy, co robimy i, i z tej racji też tutaj tutaj jestem, żeby, żeby z Państwem podzielić się to, tymi informacjami. Jeśli chodzi o, o liczne podróże, no, w tym roku zwiększyliśmy liczbę na przykład przystanków Historia. Mhm. Wielu osobom jest dobrze znany przystanek Historia na ulicy Marszałkowskiej, gdzie od rana do wieczora przez cały tydzień odbywają się Różne zajęcia, filmy, wystawy, zajęcia dla dzieci, nawet przedszkolnych, szkolenia dla nauczycieli. Właściwie są to drzwi otwarte dla wszystkich mieszkańców Warszawy i wszystkich turystów, którzy tam się zjawią i mówi się nie tylko nie tylko o historii polskiej, ale także o kulturze. Ja sam byłem świadkiem widzem zajęć z tańca polskiego z tradycyjnych tańców polskich przy okazji tygodnia niepodległości. Mm -hmm. Z najnowszych takich wydarzeń odbyła się niedawno w ubiegłą środę taka właśnie premiera filmu, dokumentalnego o polskich o polskich dyplomatach ratujących Żydów mm. paszporty Paragwaju będziemy jeszcze ten film, pokazywali, nieznany temat mówiący o tym że polscy dyplomaci w czasach II wojny światowej, dzięki temu, że no trzeba powiedzieć fałszowali dokumenty paszporty właśnie Paragwaju ale dzięki Paragwaju innych państw mm. Ameryki Łacińskiej, Yy, uratowali kilka, kilkaset osób yy, pochodzenia żydowskiego, nie tylko obywateli polskich, tak? wydali mm -hmm. około 6 tysięcy takich yy, paszportów. Yy, to jest to jest ostatnia ostatnia prawda, nowość, ale właśnie czy gry, prawda? Gry mm -hmm. lotnicze, najnowsza gra, prawda, niepodległa. Ciekawe, Aha. ta gra jest może taką manifestacją tego, co by nam się najbardziej w Polsce przydało. Tu, grając w tą grę, nie współzawodniczą zawodnicy, ale współpracują. Da. to jest ciekawe no bo właśnie jest pan wicedyrektorem Biura Edukacji w Instytucie Pamięci Narodowej więc też ta edukacja opowiadanie o polskiej historii ja to podkreślam że no bolesnej ale pięknej historii Polski prawda XX wieku zwłaszcza należy właśnie do zadań Biura Edukacji Narodowej ale jest też oczywiście pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej i tutaj do archiwum IPN trafiły nowe materiały w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki to jest Choćby ten, to potwierdzenie intensywnej pracy Instytutu Pamięci Narodowej w ostatnim okresie. Rzeczywiście wpłynął do, do sądu akt oskarżenia. Znamy, znamy to wydarzenie z filmu o Księdzu Popiełuszce, kiedy tak. urzędnicy służby Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa podrzucili do mieszkania Księdza Popiełuszki na, na ulicy Chłodnej. Materiały wybuchowe, amunicje, ulotki i nielegalne wydawnictwa solidarnościowe, wtedy tak. zabronione. Gazety opozycyjne, to, ulotki opozycyjne, tak, tak, świadczące to, o tym, że ksiądz Jerzy, Jerzy angażował właśnie. się politycznie. To dało podstawę do, do oskarżenia księdza Jerzego o działalność polityczną i wszczęcia prześladowania takiego, też sądowego. Yy, Ponieważ przeprowadzono rewizję, prawda, gdzie służba bezpieczeństwa odkryła, niby odkryła te schowane tam wcześniej rzeczy. Yy, I to, to działanie podchodzi pod, pod właśnie zbrodnie ma znamiona zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości, a to w świetle naszego prawodawstwa jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. Prawda. Tak samo jak zbrodnie. Nazistowskie, prawda, mm -hmm. niemieckie, czy, czy jakiekolwiek inne. W jakim tak stopniu, samo te zbrodnie mm -hmm. komunistyczne powinny być dalej ścigane. Panie dyrektorze, w jakim stopniu to rzuca nowe tego. światło na tę sprawę. Zabójcy księdza Jerzego Popiełuszki mimo upływu 34 lat od zabójstwa, do dziś nie wiadomo, czy to ci zabójcy, to ci z czwartego departamentu, dokładnie MSW, czy ci wyżej usytuowani mocodawcy te osoby swoje już. Już odsiadują, prawda? więc czy te nowe dokumenty rzucą nowe światło, czy można będzie ich jeszcze raz osądzić? Jeżeli wychodzą nowe dowody, daje to podstawę, żeby ponownie wszcząć, żeby ponownie sprawa wpłynęła do sądu. Mhm. Ja nie mogę nic więcej powiedzieć, tu tylko sąd mógłby się zgodzić na ujawnienie tych dowodów, które Instytut Pamięci Narodowej, prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej przygotowali. Wnieśli do sądu i od tej pory głos może zajmować tylko właśnie sąd w tej sprawie. Natomiast widać, że tak samo jak, jak zbrodnie narodowego socjalizmu niemieckiego, tak samo komunizmu, prawda, czy sowieckiego, czy polskiego, trzeba na, nadal ścigać i tylko to może nas uchronić przed tym, żeby, żeby się te zbrodnie znowu nie powtórzyły. No właśnie i warto też o tym mówić choćby ta forma edukacyjna, to co widzimy tutaj na stole w telewizji w Polsce.pl, te gry książki, które docierają, jak rozumiem, także do dzieci młodzieży. W jaki sposób? No przede wszystkim No właśnie trzeba podkreślić, bo wiele osób wiąże Instytut Pamięci Narodowej z jakąś taką działalnością polityczną, co, co nie jest prawdą, prawda? Instytut Pamięci Narodowej jest niezależną instytucją. Prezes jest wybierany przez bezpośrednio przez parlament i, parlamentowi podlega, yy, i, tutaj mamy ogromną działalność taką edukacyjną, nie tylko, że niezwiązaną z polityką, ale często nawet niezwiązaną z historią najnowszą, prawda? mamy yy, prawda, historię, która już dotyczy, yy, ubiegłego, ubiegłego mm -hmm. stulecia, początków ubiegłego stulecia, jak właśnie, odzyskanie niepodległości mamy, druga wojna światowa ta wspaniała wspaniała gra dla dla dzieci przedszkolnych i, i właśnie z, z pierwszych klas szkół podstawowych o misiu, Wojtku, misiu Wojtek prawda, o żołnierzach o żołnierzach generała Andersa pod Monte Cassino, prawda, czy czy liczne albumy jak ten o generale Józefie Hallerze a prawda? pod spodem widziałam jeszcze album o Annie A jak najbardziej skoro, a właśnie, skoro bo same, mamy Anny tak mamy uchwalony przez przez właśnie przez Sejm rok Anny Walentynowicz i mamy wspaniały album, który został wydany już rok temu, więc tu jest też nie tylko Biuro Edukacji Narodowej, ale też wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, które właśnie wydaje te mm -hmm. wspaniałe rzeczy, i z którym właśnie Biuro Edukacji ściśle współpracuje. A gdzie je można kupić? W takim razie jak w jaki sposób one trafiają tak jak mówiłam do dzieci i młodzieży? Te materiały Instytut Pamięci Narodowej rozdaje, bardzo hojnie rozdaje, można je wygrać w różnych konkursach, które organizujemy. Wysyłamy też właśnie do tych przystanków przystanków historii za granicą. Zarówno na tereny Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. Belgii, no całego świata. Jeździmy tam z lekcjami, ale i wysyłamy różne, mm -hmm. różne właśnie materiały materiały edukacyjne i można kupić przez internet, można kupić w naszej siedzibie mm -hmm. na wołoskiej na wołoskiej siedem jest sklep czy w domu polskim na krakowskim na krakowskim Czasami też niektóre, niektóre publikacje w Empiku. Kto chce, na pewno trafi a oprócz tej działalności edukacyjnej jest też no właściwie też działalność edukacyjna po części bo otwierają się nowe muzea, choćby Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce o którym dużo było właśnie tej na tej scenie politycznej także w ostatnim czasie mowy, ponieważ no były kłopoty z finansowaniem tej placówki. Ona jest konkretnie pod władzą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tutaj już zaoferowano, oficjalnie ogłoszono, że do Finansowanie będzie. Placówka będzie otwarta w marcu tego roku. To jednak nie pierwsza, jeżeli chodzi o Muzeum Żołnierzy Wyklętych, takie mamy choćby w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej. Czym one się różnią, co będzie konkretnie w tej placówce w Ostrołęce? Wiem, że pan, panie dyrektorze, ma tę wiedzę, bo prezes IPN-u jest w komitecie założycielskim tego muzeum. Zgadza się. Jest prezes Jarosław Szarek zaangażował się też w organizację tego muzeum. No, trzeba przede wszystkim pogratulować prezydentowi Ostrołęki, że podjął taką, taką decyzję i na pewno jest popierany przez, przez różnych działaczy polityków samorządowych i trzeba pogratulować też tej decyzji, podpisania tej umowy panu wiceministrowi e, przepraszam, panu wicepremierowi, wicepremierowi prawda, mm -hmm. a, a, a ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiemu, że podpisał wspólnie tą umowę, ponieważ jest to rzeczywiście. To jest taka manifestacja dobrej woli decentralizacji kultury, prawda, że nie wszystko już dzieje się w Warszawie, w tych dużych miastach, czy, czy w Gdańsku, czy w Wrocławiu, ale też w, takim, w takiej miejscowości jak Ostrołęka, gdzie prawda, w, tych, w tych miejscowościach mieszka połowa Polaków i też mają prawo dostępu swobodnego do kultury, do historii do historii Polski. Więc tu przede wszystkim trzeba pogratulować tym politykom, tym urzędnikom, którzy się w to zaangażowali i wielu osobom osobą dobrej woli, bo tutaj jest też w tym komitecie i i profesor Jan Żaryn i, i dyrektor mhm. Muzeum Historii Polski Robert Kostro, co moglibyśmy powiedzieć, że że to jest jakaś konkurencja? Okazuje się, że nie, że to że to współgra, że że to się te muzea się uzupełniają. No właśnie, Podobnie co będzie konkretnie w tym muzeum, bo zostały nam ostatnie minuty. To muzeum, to muzeum przede wszystkim jest poświęcone rzeczywiście działalności działalności żołnierzy wyklętych, czy też żołnierzy niezłomnych, jak niektórzy wolą, żeby ich nazy nazywano. Więc to jest wciąż historia do odkrycia. Wciąż nie znamy. To było około 20 tysięcy żołnierzy, którzy już w epoce komunistycznej wciąż walczyli o wolną Polskę. Trzeba im nadać z powrotem przywrócić imię, przywrócić dobre imię, pokazać, jak walczyli, jak żyli, w oderwaniu od rodziny, w jakich, w jakich warunkach jak byli prześladowani. I w ostateczności też jakie były owoce tej, tej ich ofiary. Myślę, że. Ewentualnie w, w odróżnieniu prawda, w muzeum tutaj w Warszawie mamy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Tutaj jest właśnie w, w miejscu, gdzie ci więźniowie. Byli właśnie więzieni, katowani, często zabijani. Prawda Ostatni więzień PRL-u to profesor Józef Szaniawski, który wyszedł z więzienia dopiero 22 grudnia 1989 roku. I myślę, że tym przede wszystkim te dwa muzea będą się różniły. Poza tym, że tu jest muzeum w Warszawie, gdzie mm -hmm. łatwo jest dotrzeć, a tam będzie w Ostrołęce bardziej otwarte, właśnie na ludność tego regionu, który. choć też w budynku byłym areszcie śledczym. Zgadza się. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za te informacje, panie dyrektorze. Naszym gościem był, drodzy Państwo, Paweł Błażewicz, zastępca dyrektora Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję również Państwu za uwagę. Za chwilę kolejny punkt naszego programu.